Festiwal Orkiestrantów Polskiej Cerkwi odbywa się już po raz piąty. Celem ogólnie imprezy jest propagowanie muzyki na żywo, muzyki orkiestr dętych. Będziemy kultywować tą tradycję tutaj w Polskiej Cerkwi. Ten Festiwal Orkiestr Dętych będzie trwał, póki będą jakieś środki zewnętrzne, póki jesteśmy w stanie coś tutaj w tej materii zrobić. Dzisiaj mamy przede wszystkim muzykę. Muzyka 5 orkiestr bardzo znanych z tego regionu. Orkiestra Świbie, Głogówek, Cisek, Plania z Raciborza i Pokrzywnica. Właśnie za chwileczkę odbędzie się przemarsz prosto na ten plac, gdzie potem niespodzianka zagrają orkiestry razem jeden wspaniały utwór. Potem przechodzimy pod ten namiot, gdzie w odstępach 145 minut będzie jedna orkiestra się prezentowała w swoim bloku, a to wszystko będzie przeplatane występami mażoretek z Ręskiej Wsi, do tego aspekt kulinarny, gdyż ważne jest, żeby nie tylko dla ucha, ale również dla brzucha. Mieliśmy okazję wykonać dla mieszkańców Polskiej Cerkwi, nie tylko podejrzewam, taki utwór orkiestry dęte. Ja myślę, że te melodie wszyscy znają, tak jak wspomniał konferencjer. Właśnie to jest Halina Kunicka, kiedy śpiewała ten refren. No świetnie nam wyszło, przyznam się. No jest to jakieś tam wyzwanie, tak, dlatego że każda orkiestra ma jakąś tam specyfikę swojego grania. Natomiast ja miałem tą przyjemność i zaszczyt zadyrygować tymi orkiestrami. Mi się wydaje, że wyszło fantastycznie, także z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim dyrygentom, którzy przygotowywali te orkiestry do tego naszego wspólnego grania. Oderwanie się od szarej rzeczywistości, bo jakby nie było, wszyscy członkowie zespołu w tygodniu pracują. Po pracy tam dwa razy w tygodniu znajdujemy czas na próby. Chcemy zaprezentować swój repertuar muzyczny, który obszernie ćwiczyliśmy na próbach. Głównie czeskie polki i walczyki. Naszym autorytetem jest akurat orkiestra czeska, Vlado Kumpana. Głównie orkiestry czeskie, niemieckie, bo prezentują trochę inny styl niż orkiestry polskie. Właśnie na nich się wzorujemy, jak widać, i koszulami, naszymi kamizelkami, właśnie zrobionymi w stylu ludowym. To olbrzymi zaszczyt dla nas, że zostaliśmy zaproszeni tutaj na imprezę do Polskiej Cerkwi. W przemarszu oczywiście gramy marsze, a w koncercie wykonamy utwory. Będzie to muzyka filmowa i rozrywkowa. Jest to taki czas, kiedy wszyscy możemy się spotkać i wspólnie zagrać, również poznać inne orkiestry oraz repertuary, jakie oni prezentują. Dużą satysfakcję, że można właśnie i zagrać, pokazać ludziom, co naprawdę daje muzyka, i no, cieszyć się z tego, że właśnie jesteśmy taki talent mamy, że możemy zagrać, mamy możliwość zagrania i się podzielić właśnie z innymi i jak najbardziej zachęcać do grania inne osoby. Długo się nie widzimy, znowu jest grupa, razem pogadamy sobie, no, pogramy. Dużo frajdy to nam sprawia. Poznaję się z orkiestrami, jak z innymi, co tutaj będą, nie? Porozmawiać z innymi, co grają, pogadać, no, pobawić się szczególnie. Na przemarsz tu mamy Pochód, Razwer i orkiestrę dęte. No, a przy tych na koncercie to tam będzie Bony M, Jaja di Katia. Kochamy robić to, co robimy właśnie teraz. Lubimy muzykę i robimy zawsze to, co swoje. Daje mi to satysfakcję, że robię swoje marzenia, rozwijam i mogę spełniać wszystko. Jest to coś innego, bo na przykład na próbach ćwiczymy na to, żeby wszystko było dobrze, żeby nie zrobić jakichś głupich błędów, żeby przemarz jakoś, żeby równo iść na przykład, żeby zagrać wszyscy dobrze, a później wychodzi wszystko jednak, kto ćwiczył, kto nie ćwiczył. Ale koncert orkiestr dętych, jak pani się podobał, jak wrażenia? Aż siarki szły. Jak żeśmy szli w pochodzie, to naprawdę aż serducho razem chciało wyskoczyć. Bardzo, bardzo sympatyczna atmosfera. Ogólnie to przyjechałam dlatego, że moje dziecko ma wystąpić. A ogólnie co roku to tutaj jest, więc zawsze to się udaje, fajne to jest. No super, na te marzonetki, te dzieci to ozdobią, no. Ale było więcej orkiestr w tamtym roku. No dzisiaj jest trochę mniej, ale jest super.
trzeba się uczęszczać i trzeba między ludźmi, nie tam w domu siedzieć i tam trzeba być aktywnym do końca.